Kochani, to wielki dzień dzisiaj i kochani, za nami jest największe wydarzenie w historii świata, do którego to wydarzenia Pan Bóg przygotowywał swojego Syna przez wieki. Jest to dzieło odkupienia człowieka na krzyżu przez śmierć baranka niewinnego. I dziś to wydarzenie wspominamy, również Wieczerza Pańska będzie wspomnieniem tego wydarzenia na krzyżu. Ale kochani, to nie tylko historia, ale jest to pewna rzeczywistość w naszym życiu. I jeśli tą rzeczywistością żyjemy, jeśli ta rzeczywistość krzyża dosięgła naszego życia, to ona przygotowuje nas na największe wydarzenie, które z kolei jest przed nami, które jest wkrótce przed nami, a tym wydarzeniem jest co? Wesele barankowe. Kochani, a więc żyjemy między dwoma największymi wydarzeniami. Między dziełem krzyża, które dokonało się 2000 lat temu, a między tym, co się ma dokonać, to jest wesele barankowe. Żyjemy jak gdyby między tymi dwoma wydarzeniami, choć jestem przekonany, że jesteśmy bardzo blisko tego drugiego wydarzenia. Tam niestety nas nie było, nie byliśmy świadkami tego, co się wydarzyło. Mamy wszystko opisane w Bożym Słowie. A Duch Święty powiedział, Pan Jezus powiedział, że kiedy Duch Święty przyjdzie, On wszystko przypomni to, co ja wam powiedziałem. I mamy to wszystko spisane. Apostołowie, wszystko, co mieli spisać Duch Święty, im przypomniał to, co im Pan Jezus mówił. Dlatego tu wszystko jest opisane. Musimy wierzyć temu. Oczywiście również są fakty historyczne, niezaprzeczalne. Ale tak czy owak, mamy wystarczające źródło wiary naszej, aby wierzyć temu, co się dokonało 2000 lat temu. I mamy Słowo Boże. I jeśli ktoś z nas nie doświadczył jeszcze w swoim życiu mocy krzyża, tego, co się stało na krzyżu, oczyszczenia, prawdopodobnie nie doświadczywszy tego wydarzenia pierwszego, dzieła krzyża, to prawdopodobnie nie oczekujesz również na dzieło, które jest przed nami, to wydarzenie, które jest przed nami. Dlatego, że to ma bardzo ścisły związek, właśnie to wydarzenie, które się dokonało 2000 lat temu, z tym, co się ma stać, mówię tutaj o weselu barankowym. Dlatego, że kochani, na krzyżu Pan Jezus powiedział, że wykonało się. Coś się zakończyło, wykonało się. Wykonało się doskonałe dzieło zbawienia, ale tam na krzyżu, w tym samym momencie, również coś się zaczęło. Co? Zaraz wam powiem, co się zaczęło. Kochani, jeśli doświadczyliśmy może moc krzyża, przeszliśmy przez to doświadczenie, skonfrontowaliśmy nasze życie z tym, co Pan Jezus dla nas zrobił, i utożsamiliśmy się z dziełem Pana Jezusa Chrystusa i przyjęliśmy to dzieło do naszego życia. I mamy świadomość tego, co Pan Jezus dla nas zrobił i żyjemy tym, ale nie oczekujemy jak gdyby z żarliwością na to drugie dzieło, czy na to drugie wydarzenie, które się ma dokonać, to moim zadaniem tu na tym miejscu jest to, aby rozpalić was do tego wydarzenia, które ma nastać. Aby rozpalić wasze serca, aby się narodziła postawa takiego żarliwego, pełnego oczekiwania. Kochani, a więc powiedziałem, że żyjemy pomiędzy dwoma najważniejszymi wydarzeniami w historii świata. Jedno się już wykonało 2000 lat temu, a jedno dopiero jest przed nami. A ten okres, w którym my jesteśmy, to oczekiwanie. Inaczej można powiedzieć, że jest to okres zaręczyn. Dlatego, że jeżeli czekamy na wesele barankowe, jeżeli czekamy na ślub,
to ten czas, jak apostoł Paweł powiada, że zaręczyłem was z mężem, z Jezusem Chrystusem i robię, dokładam wszelkich starań z całą gorliwością Bożą, aby stawić dziewicę czystą przed Nim. A więc ten okres to okres chodzenia z Panem, poznawania Pana, przygotowywania się do tej nowej rzeczywistości, która nas czeka. I będziemy o tym mówić w dalszej części. Przejdę do tego może później w dalszej części, w jaki sposób mamy się przygotowywać. Ale wróćmy najpierw na krótki moment do tego dzieła na krzyżu. Wiecie, powiedziałem, że na krzyżu dokonało się coś, zakończyło się dzieło w sposób doskonały, dzieło odkupienia, ale tam też powstało coś nowego. Kochani, tam właśnie na krzyżu, tam bierze początek coś nowego. Kochani, kiedy popatrzymy się na to, w jaki sposób Pan Bóg przygotowuje oblubienicę, to musimy też popatrzeć się na to, w jaki sposób Pan Bóg stworzył oblubienicę dla siebie. To właśnie tam jest początek oblubienicy, tam na krzyżu. Tam stąd jest początek oblubienicy Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, kiedy Pan Bóg stworzył Adama, to w pewnym momencie Adam stwierdził, że jest mu źle. Zresztą Pan Bóg to stwierdził, że źle człowiekowi jest, że potrzebna jest mu pomoc, którą należałoby mu stworzyć taką, która będzie podobna do niego. I my wiemy, że Pan Bóg dał głęboki sen, wyjął żebro i ukształtował z niego Ewę. I tchnął w nią ducha i Adam miał żonę, miał towarzyszkę. A więc Adam otrzymał oblubienicę z żebra, z boku. Bóg wyjął ją z boku Adama, aby zawsze była u jego boku, była blisko jego serca. I dlatego z boku ją wyjął. Podobnie oblubienica Pana Jezusa Chrystusa jest również wyjęta i ukształtowana z boku Pana Jezusa Chrystusa. Z tym, że to nie był sen, to nie było żebro, ale to było całe jego życie poświęcone dla niej, dla oblubienicy, w heroicznym oddaniu, w cierpieniu, w bólu. To właśnie z boku, gdy włócznia przebiła jego ciało, wypłynęła krew i woda. Krew, która oczyściła, przebaczyła, wymazała wszystkie winy, która wykupiła nas spod władzy grzechu. I aby Pan Jezus mógł zdobyć oblubienicę dla siebie, musiał ją wyzwolić z niewoli. Musiał ją wyzwolić z niewoli grzechu i z niewoli szatana, dlatego że oblubienica była piękna w jego oczach, ale była brudna, splamiona, pełna grzechu. I jedyny sposób, aby ją wykupić, to była jego fizyczna śmierć na krzyżu. Jest w Bożym Słowie napisane, że Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Taka jest cena oblubienicy. Wydał zań samego siebie. Jest to cena drogiej krwi Jezusa Chrystusa. Gdy kobieta wychodzi za mąż, czy razem, gdy się żenią, to o kobiecie mówi, że ona wychodzi za męża, tak? Nie mówi się nigdy o mężczyźnie, o mężu, że on wyszedł za nią. Prawda? Na odwrót się mówi. Ona wyszła za niego. A natomiast gdy tutaj czytamy tą historię, widzimy, że Pan Jezus wyszedł, czy wydał samego siebie za ciebie i za mnie. A więc inaczej. To Pan Jezus wydał siebie za oblubienicę. Nikt inny tego nie dokonał, takiego dzieła jak tylko Pan Jezus Chrystus. I pomyślmy przez chwilę, kto z nas odważyłby się powiedzieć swojej wybrance: wiesz, zanim będziesz moja,
ja najpierw muszę za ciebie umrzeć, potem zmartwychwstanę, a potem będę z tobą chodzić na randki, żeby się poznawać. Z tym, że fizycznie mnie nie będziesz widziała, ale przez Ducha Świętego będziesz czuć moją obecność i moją miłość. Będziemy tęsknić za sobą nawzajem, aż do momentu, gdy pewnego dnia przyjdę po ciebie i zabiorę cię do siebie. Będzie wesele, a potem już na wieki będziemy razem. Któż z nas coś takiego mógłby powiedzieć swojej wybrance? Któż z nas w taki sposób zdobyłby swoją oblubienicę? Tego nikt nie potrafi zrobić, tylko nasz Pan Jezus Chrystus. Widzimy tu, że to właśnie Chrystus zdobywa oblubienicę, że to On wychodzi za nią, On oddaje siebie całkowicie za nią i Jego miłość pociąga i rozpala oblubienicę. Jego miłość jest wieczna, ona jest niezmienna i On objawia się jej ze swoją miłością, a ona jest chora z miłości do Niego. Jaka jest ta miłość oblubieńca? Gdyby Jezus tak naprawdę nie umarł na krzyżu, nie moglibyśmy poznać tej miłości. Nie moglibyśmy do końca wiedzieć, jak naprawdę nas kocha oblubieniec. Bo właśnie krzyż, właśnie to, co się wydarzyło na krzyżu, pokazuje nam ogrom Bożej miłości. Ogrom Bożej miłości. Jest tam pokazana największa miłość, jaka mogła się zamanifestować ze strony Boga. My wiemy, że Bóg jest miłością i On tą miłość zawsze okazywał, ale na krzyżu możemy zobaczyć, jak wielka ona jest. Że Bóg był w stanie, Boży Syn był w stanie oddać siebie za ciebie i za mnie. Boże Słowo mówi, że nie ma większej miłości, jak gdy kto życie swoje kładzie za drugiego. Nie ma większej miłości, choćby nie wiem, kto jaką miłość chciał pokazać. Nie ma większej miłości, jak gdy kto życie swoje kładzie za nas, jeden za drugiego. Ale tu widzimy, że ten, który stworzył nas, ten, który nas ukształtował, tak jak jest powiedziane, ten, przez którego świat został stworzony, ten sam zgodził się umrzeć za nas. Tak bardzo nas umiłował. Niepojęte. Jeżeli ta miłość z krzyża płynąca nie dotyka naszego serca, jeżeli ta miłość z krzyża nie dotyka naszego serca, posłuchajmy, co chcę powiedzieć. Jeśli ta miłość z krzyża nie dotyka naszego serca, to każda inna nie jest w stanie ciebie pociągnąć. Każda inny przejaw Bożej miłości nie jest ciebie w stanie pociągnąć. Jeżeli ta miłość z krzyża ciebie nie pociąga, to każda inna nie jest w stanie ciebie pociągnąć. On tak bardzo nas umiłował i tak bardzo nas kocha, wierzę w to, że gdyby musiał, to On by przyszedł jeszcze raz. On by przyszedł jeszcze dwa razy. On by przyszedł jeszcze 10 razy. I umarłby na krzyżu za ciebie i za mnie. Ale dzięki Bogu, że nie potrzeba tego czynić, dlatego że uczynił to raz na zawsze w sposób doskonały. Halleluja, że już więcej nie musi umierać za nas. A więc każdy inny przejaw Bożej miłości do nas w postaci na przykład Jego troski o nas, ochrony, to nic innego jak efekt pochodny tej największej miłości, jaką wyraził na krzyżu. Czy już doświadczyłeś, poznałeś tą Bożą miłość osobiście? Czy doświadczyłeś przebaczenia grzechów, uratowania, zmazania win, usprawiedliwienia, pojednania? Czy już tego doświadczyłeś w swoim życiu? Czy uwierzyłeś w tą miłość, jaką Bóg ma do nas. I tu na tej ziemi poznajemy i doświadczamy tą Bożą miłość. I to poznanie jednak mimo wszystko jest cząstkowe. Nie potrafimy
tak do końca poznać tej Bożej miłości, dlatego że to poznanie jest cząstkowe jakby. I dopiero myślę, że kiedy już będziemy razem z Nim, to wtedy dopiero poznamy w pełni tą Bożą miłość. I myślę, że w niebie, kiedy będziemy z Nim, to będziemy zawsze wzrok nas kierować na to, co On zrobił. Nie na to, co On nam będzie, w jaki sposób On będzie wyrażał swoją miłość względem nas, ale zawsze wzrok nas będzie wpatrzony na to dzieło, które dokonało się tu na ziemi. Dlatego, że tak jak pastor czytał dzisiaj, że w niebie był obraz Jezusa jakby zabitego. Tego, który miał ręce przebite, bok przebite i nogi przebite. Pana Jezusa w niebie na pewno będziemy widzieć z tymi symbolami, czy z tymi znamionami Jego haniebnej śmierci za nas. I to będzie taki odnośnik do tego, abyśmy wiedzieli, jak Pan Jezus nas naprawdę kocha. Będziemy zawsze wspominać to, co On dla nas zrobił przez całą wieczność. To jest największa miłość. Większej miłości Bóg już nie może okazać tobie i mnie, każdemu człowiekowi. Nie może. Nie ma większej miłości. I dlatego myślę, że pomimo to, że tak wielką miłość Bóg nam okazał, Paweł modli się i mówi, abyśmy mogli poznać głębię miłości, abyśmy byli całkowicie wypełnieni tą Bożą miłością, tą pełnią Bożą. Abyśmy poznali jakaś długość, szerokość, wysokość, głębokość Bożej miłości. Ja myślę, że właśnie ten czas, który teraz jesteśmy, czas zaręczyn, chodzenia z naszym Panem, to jest właśnie doświadczania tej Bożej miłości, poznawania. I ta miłość powinna nas przygotowywać na ten czas weselny, na wesele barankowe. Ale myślę, że i tak, kiedy już będziemy razem z Panem, to i tak powiemy tak jak królowa Saby, która powiedziała, gdy przyszła do Salomona, powiedziała, i tak nie powiedziano mi ani połowy tego, co o tobie słyszałam. Będziemy zachwyceni Bożą miłością. To będzie pełnia. To będzie pełnia. Kochani, to jest tak jak z młodymi ludźmi, którzy przed ślubem chodzą ze sobą, są zakochani, okazują sobie miłość. I kiedy dopiero, oczywiście jeżeli oni żyją w sposób taki Boży, tak? Kiedy żyją w bojaźni Bożej, ale kiedy łączą się razem, wtedy dopiero doznają prawdziwego, pełnego połączenia i doświadczają w każdym aspekcie duchowym i fizycznym tej Bożej miłości. Dopiero kiedy już są razem. Tak samo myślę, że pełnię tej miłości doświadczymy, kiedy będziemy razem po weselu barankowym z naszym Panem Jezusem Chrystusem. A więc dziś oczekujemy na największe wydarzenie, wesele barankowe. Jeżeli przeżyliśmy to, co się dokonało po raz pierwszy, kiedy to największe wydarzenie się wydarzyło 2000 lat temu i kiedy już przeżyliśmy, doświadczyliśmy, spotkaliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa, spotkaliśmy i doświadczyliśmy tą miłość, to myślę, że teraz właśnie to ma wielki wpływ, znaczący, zasadniczy wpływ na to, w jaki sposób oczekujemy na to drugie wydarzenie, na wesele barankowe. A więc co robi w tym czasie oblubienica? Co robi w tym czasie? Powiedziałem, że ten czas, który teraz jest, między czasem, który się wydarzył 2000 lat temu, a tym, co ma nastać, weselem barankowym, co robi oblubienica w tym czasie? Bo w zależności od tego, jak poważnie bierze do serca dzieło krzyża, tak teraz przygotowuje się w takim lub innym stopniu do tego wydarzenia, które jest przed nią. Przystosowuje się do tego, co ma się wydarzyć.
Kochani, a więc przygotowuję się, powiedziałem to słowo, przygotowuję się do tego najwznioślejszego wydarzenia. Przystosowuję się do oczekiwań oblubieńca, do jego natury. Coraz bardziej oddziela się dla swego oblubieńca. Gdy młoda kobieta, załóżmy, albo w ogóle, gdy młodzi ludzie zakochują się w sobie, co robią? Już tak po części powiedziałem, ale co robią? Coraz bardziej przygotowują się do czego? Do tego, żeby być razem, czyli do ślubu. A więc poznają się, chodzą ze sobą, robią wspólne plany, odliczają dni w kalendarzu i oddzielają się od dotychczasowego trybu życia, coraz mniej przebywają w domu, a coraz więcej ze sobą. Porzucają pewne stare nawyki, jakieś takie niedobre nawyki. Ktoś, kto miał tendencję do tego, żeby myśleć tylko o sobie i tylko dla siebie, teraz musi to zmienić, dlatego że u jego boku jest jego wybranka. A więc zmienia pewne swoje zwyczaje, może nawet musi zmienić kontakty, z którymi utrzymywał się, z innymi ludźmi, dlatego że ma obok siebie przyszłą swoją wybrankę. I tak samo jest z oblubienicą Pana Jezusa Chrystusa. Ona się uświęca, czyli oddziela od tego świata, od sposobu myślenia tego świata. Coraz bardziej. Ten czas, w którym my tutaj jesteśmy, to jest czas uświęcenia. To jest czas oddzielenia. To jest czas przygotowywania się do tego czasu, kiedy będziemy razem z Panem Jezusem Chrystusem. Kiedy pisałem sobie to kazanie, w tym samym czasie, właśnie kiedy myślałem o tych rzeczach, dostałem SMS-a od pewnego brata i to był z Rzymian 12:2. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. No mówię, no skąd wiedział, że ja o tym myślę? Na potwierdzenie. A więc przemienianie się, odnowienie umysłu swojego, nie upodabnianie się do tego świata, jak gdyby wychodzenie ze sposobu myślenia tego świata. Oczyszczanie się z resztek starego życia, aby czynić to, co jest Bożą wolą. Boże Słowo mówi nam, że w pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale, 2 i 3 werset, że gdy On się objawi, będziemy do Niego podobni. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, jaką? Ano w taką, że Pan przyjdzie po nas. Każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, taką, że będziemy razem. Co robi? Oczyszcza się tak, jak On jest czysty. A więc to jest zadanie oblubienicy. Oczyszcza się. Obecny czas to czas oczyszczania swojego życia. Boże Słowo mówi, że błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. A więc widzimy, że ten czas to jest czas oczyszczenia się. Prania swoich szat. 2 Koryntian 11:2, już powiedziałem wcześniej, Paweł mówi, zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Inne miejsca również potwierdzają nam o tym, że Pan będzie prowadził swój lud przez oczyszczenie, wypławienie, wybielenie, aż do czasu ostatecznego. Kochani, a więc to jest właśnie oczyszczanie. Wiecie, byłoby chyba żenujące, gdyby młoda pani, która idzie do ślubnego kobierca w jakiejś ładnej, białej sukni ślubnej, miała na sobie
jakiejś plamy, nie? Byłoby to żenujące. Rzucałoby się to bardzo, bardzo w oczy. Wiecie, albo gdyby tu na tych pięknych ścianach był jakiś punkt, taki mały, byłoby to rażące. Wszyscy byśmy na to zwracali uwagę, gdyby tutaj pod tym napisem był jakiś punkt, taki mały punkcik. Byłoby to rażące. Tak samo byłoby to rażące, gdyby na sukni panny młodej, oblubienicy, był jakaś zmarszczka, jakaś skaza. Wiecie, wszystko jest dopieszczone. Na ten czas wszystko jest dopieszczone. I ja wierzę, że Pan Bóg nas przygotowuje. Przygotowuje. A Boże Słowo mówi, że zwleka, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. Nie chce, aby ktoś nie był przygotowany. On przygotowuje nas. Bóg nas oczyszcza. Jak On to czyni? Jak Bóg nas oczyszcza? Jak mamy po prostu wybielać nasze szaty? Zanim na to pytanie odpowiem, bo chociaż wydaje się, że to jest banalna odpowiedź, jednak może nie tak do końca, chciałbym, abyśmy uświadomili sobie, że po pierwsze, że ten, który doświadczył Bożą miłość płynącą z krzyża, kto przyjął Pana Jezusa do swojego serca, ten dłużej już nie jest niewolnikiem grzechu, nie jest osobą, która notorycznie grzeszy, nie jest osobą, która ciągle upada w ten sam grzech, nie jest osobą po prostu, która grzeszy, która ma w zwyczaju grzeszyć. Boże Słowo nam mówi, że posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, inaczej nie ma w zwyczaju grzeszyć, nie ma w zwyczaju dalej tak postępować, jak postępował. Jeżeli ktoś się narodził z Boga, nie grzeszy. Inaczej powiedziawszy, nie ma w zwyczaju grzeszyć. Jego życie zostało przemienione. A więc gdy mówimy o oczyszczaniu naszego życia, to mam tu na myśli usuwanie właśnie jakichś zmarszczek, mam tu na myśli usuwanie skaz, a nie jakiegoś bagna, w którym ktoś siedzi. Bo to nie jest naturą człowieka nowonarodzonego. To nie jest naturą, cechą człowieka, który spotkał się naprawdę z Jezusem Chrystusem. Ale mówię tutaj właśnie o czymś, co jak Boże Słowo mówi, że Jezus wydał samego siebie, aby go oczyścić, aby był Kościół pełen chwały, bez skazy i bez zmarszczki. Bez skazy i bez zmarszczki. Nie tam bez jakichś takich wielkich grzechów, ale nawet bez tych małych, bez skazy i bez zmarszczki. Zresztą w Bożych oczach nie ma małych i wielkich grzechów. Grzech jest grzechem i za każdy grzech Pan Jezus oddał swoje życie. Te małe rzeczy, czy powiedzmy te zmarszczki albo te liszki w naszym życiu, one się nam zdarzają i one nawet wychodzą po jakimś czasie. My dopiero się po jakimś czasie konfrontujemy, że jak mogłem coś takiego zrobić. I jeżeli teraz w zależności od tego, jak właśnie będę reagował na takie sytuacje, właśnie jak, w jaki sposób pozwolę oczyszczać siebie, będzie zależało od tego, czy ja będę przygotowany, czy nie. Jak mam postępować, aby w chwili potknięcia nie doszło do wielkiego upadku i powrotu do życia w grzechu? Boże Słowo nam daje taką odpowiedź w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, od 5 do 9 wiersza. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
Kochani, tutaj czytamy, szczególnie w tym wierszu siódmym, jest to taki bardzo zagadkowy wiersz, jest powiedziane, że jeśli chodzimy w światłości, to efektem jest tego, że społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jak to rozumieć? Kochani, bo tu tak to napisane jest jakby rzeczywiście z automatu. Krew Jezusa nas oczyszcza. Warunek? Chodzimy w światłości. Nic tu jest, nie jest powiedziane nawet o wyznawaniu i tak dalej, ale chodzenie w światłości. Czym zatem jest chodzenie w światłości? Czym zatem jest chodzenie w światłości? Chodzenie w światłości, bo wiemy, że Bóg mieszka w światłości i nie ma w Nim żadnej ciemności. I On ma społeczność tylko z tymi, którzy chodzą w światłości. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, to co robimy? Kłamiemy. Tylko jeśli chodzimy w światłości, mamy z Nim społeczność. A więc co to jest chodzenie w światłości? To przede wszystkim pozwolenie, aby światło Bożego Słowa rozświetliło każdą dziedzinę naszego życia. Dlatego, że Słowo Boże jest światłem pokazującym nasz stan. To jest jak reflektor, który pokazuje dokładnie, co jest naszym problemem. Boże Słowo w liście do Hebrajczyków powiada, że Słowo Boże jest przenikające aż do rozdzielenia duszy, ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Słowo obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Jest to cały czas mowa o Słowie, że Słowo Boże jest tym, że żadne stworzenie nie może się przed Nim ukryć. A więc to jest reflektor, który prześwietla na wskroś. Słowo Boże i tylko Słowo Boże potrafi nas skonfrontować z tym, co Pan Bóg od nas oczekuje. I ja bym powiedział, że to Słowo Boże, kiedy bierzemy Słowo Boże, Biblię, to jest tak, jakbyś patrzył Panu Bogu w oczy. Tak potraktuj Słowo Boże. Dlatego, że Słowo Boże to jest w tym kontekście przed oczami tego, to wszystko jest obnażone i odsłonięte. Kiedy czytasz Słowo Boże, pamiętaj, że patrzysz w oczy samego Pana. Bo te oczy badają. Badają. Słowo Boże właśnie konfrontuje nas, Jego światło nas uświadamia o jakichś naszych zanieczyszczeniach. To jest pierwsza część chodzenia w światłości, bo zastanawiamy się, co to znaczy chodzić w światłości. A druga część chodzenia w światłości to jest to, czy pozwolimy się oczyścić. Pierwsza część to jest to, że pozwolimy Bogu, aby to światło nas skonfrontowało. A po drugie, czy pozwolimy się oczyścić z tego, co jest nie tak w naszym życiu. Czyli czy przyznamy się do grzechu i wyznamy go. Bo 9 wiersz mówi, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. W innym miejscu czytamy, że wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Wszystko, co się ujawnia, jest światłem. Czy światło Bożego Słowa padło na najciemniejsze zakamarki życia? Czy te zakamarki w naszym życiu już są oczyszczone? Czy pozwoliłeś, aby zetknęła się z nimi krew Jezusa Chrystusa? Dlatego, że tylko krew Jezusa Chrystusa nas może oczyścić. W jaki sposób? Poprzez wyznanie. Poprzez wyznanie tego grzechu. Wiecie, my mamy taki zwyczaj zawsze, że się modlimy ze swoją rodziną wieczorem. Wszyscy i nieraz muszę upominać moich, szczególnie moje dzieci, bo
Oni tak się modlą. Panie Jezu, wybacz mi wszystkie moje grzechy. Oczywiście to jest jedna fraza. Amen, tak? No niby fajnie. Ale ja mówię, słuchaj, ty w ogóle nie modlisz się tak naprawdę. Ty nie chcesz się modlić tak, jak powinno się modlić. Bo taka modlitwa, Panie Jezu, wybacz mi moje wszystkie grzechy, to nie jest żadna modlitwa. To nie jest modlitwa. Boże Słowo mówi, jeśli wyznajemy nasze grzechy. Nie, jeśli śpiewamy święta krew Jezusa, ona zmywa wszelki grzech. Możemy do śmierci śpiewać i tak żadne nasze grzechy mogą nie być przebaczone. Bo śpiewanie, że święta krew Jezusa oczyszcza, to jest prawda, rzeczywiście. O, jest moc świętej krwi, to jest prawda, oczywiście. Ale pod warunkiem, że jeśli po imieniu wyznajemy nasze grzechy, tak Boże Słowo mówi, jeśli wyznajemy nasze grzechy. I dlatego mówię, słuchajcie, jeśli prosicie, aby przebaczył wam jakiś grzech, to powiedz to po imieniu. Jaki grzech? No i wtedy troszkę jest już trudniej. Bo łatwo powiedzieć, Panie, przebacz mi wszystkie moje grzechy. Amen. Halleluja. Przebaczone. Nie. Tak Bóg nie załatwia sprawy. Kochani, jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy. A więc, kochani, to jest bardzo ważna rzecz, dlatego że jeśli chcemy chodzić w światłości, to my wystawiamy samych siebie w sposób taki, że jesteśmy przejrzyści, że nie ma sfer w życiu, o których bałbym się powiedzieć. Taki człowiek nie musi czegoś ukrywać. Boże Słowo mówi, lecz my wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają. Co ludzie ukrywają? Grzech. Kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. Prędzej czy później i tak przecież wszystko będzie ujawnione. Boże Słowo mówi, Pan ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. Pan to ujawni, ale teraz jest czas, abyśmy to ujawnili przed Panem. Abyśmy to ujawnili przed naszym Panem. I być może jest taka sytuacja, że zgrzeszyłem przeciwko siostrze czy bratu. To również powinienem to wyznać swojej siostrze, swojemu bratu i prosić o przebaczenie. Są jednak takie grzechy, które powinno się wyznawać ludziom, szczególnie duszpasterzom, pastorowi, osobom zaufanym, zwłaszcza takie, nad którymi nie umiemy wziąć zwycięstwa albo nie potrafimy wziąć dla siebie przebaczenia. Z pewnością każdemu z nas się zdarzyły takie sytuacje. Mi nieraz się zdarzyły, gdzie pomimo tego, że wyznawałem Bogu grzechy, jednak nie potrafiłem sam sobie przebaczyć. Nieraz sytuacje sprzed lat przypominały się i jak gdyby diabeł, oskarżyciel, pomimo tego, że ja wyznawałem to Bogu, ale nie umiałem tego wziąć dla siebie. Czy powiedzmy jakieś grzechy, które notorycznie się powtarzały. Kochani, wtedy jest właśnie dobrze, aby wyznać te nasze upadki, grzechy przed zaufaną osobą, najlepiej przed duszpasterzem, przed duszpasterzem, dlatego że wtedy przychodzi taka wolność. Wtedy przychodzi grzech do światła. Wtedy nie ukrywasz swojego grzechu, ale chcesz, aby to było w świetle. I oczywiście wierzę, że zdecydowaną większość my wyznajemy nasze grzechy naszemu Panu. Robimy to w naszej komorze, w samotności, kiedy grzeszymy, prawda, a zdarza się, kiedy jesteśmy brudni, to idziemy do łazienki i myjemy się, zamykając za sobą drzwi. Nikt nas nie widzi. Robimy to w sposób intymny, tak? I tak samo z naszymi grzechami. Nie chcemy obarczać naszymi grzechami innych.
Ale są grzechy, które powinno się wyznawać innym. Szczególnie te, jeśli zgrzeszyłem przeciwko komuś, przeciwko Kościołowi, powinniśmy wyznawać. Dlatego, że jest to biblijne. Boże Słowo mówi w liście Jakuba, że modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego, Pan zaś podźwignie go, jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. I co tu jest powiedziane dalej? Wyznawajcie tedy grzechy komu? Jedni drugim. I módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Kochani, bardzo ważna kolejność tutaj jest. Pierwsze wyznawajcie, a później módlcie się. My często na odwrót robimy, albo tylko tą drugą część stosujemy. My modlimy się bez wyznawania. Ja oczywiście nie mówię, że każda sytuacja jest, że zawsze trzeba wyznawać, ale kochani, pamiętam, kiedyś moja żona zachorowała, kiedy była w ciąży z Anią, miała problemy z sercem i wtedy no już było tak źle, że po prostu mówiła, musimy pastora zawezwać. Brat Michał jeszcze w świętej pamięci był pastorem wtedy i przyjechał jeszcze z jednym bratem, nie wiem już z kim. I wtedy właśnie, kiedy mieliśmy się modlić z namaszczeniem, olejkiem, wtedy właśnie pastor Michał zapytał, czy są jakieś rzeczy, których wiecie, które mogłyby być przeszkodą. No, w takim momencie, kochani, człowiekowi się wszystko przypomina. Tu nie ma żartów. Jeżeli ktoś z takim autorytetem się modli i jesteśmy przed Bogiem i ja chciałbym coś zakryć, to błogosławieństwa nie będzie. Nie ma szans. I oczywiście coś mi się tam przypomniało. Wyznałem to. Choć pastor kręcił na tym głową. Ale w każdym razie ja tak odczułem, że to mam wyznać. Powiedziałem i modliliśmy się. I kochani, i wtedy na drugi dzień, wyobraźcie sobie, stan mojej żony totalnie się zmienił. Znaczy nie totalnie od razu, ale co dzień przełom był niesamowity. Za parę dni już czuła się całkowicie dobrze, a było bardzo z nią źle. Przypominam sobie inne sytuacje. Tutaj we wtorek brat Dawid Heczko mówił na temat krwi. Wspomniał o pewnej rodzinie, która miała chyba 8 dzieci. I jedno z tych dzieci zachorowało śmiertelnie. I no, lekarze powiedzieli, że to już jest koniec, nie ma szansy. Więc ojciec zabrał to dziecko do siebie, do domu. Zebrał rodzinę i powiedział tak. Słuchajcie, wasz brat... Nasz syn umiera, chcielibyśmy się modlić, ale zanim się będziemy modlić, przepraszajmy naszego Boga za wszystkie nasze grzechy, co się nam przypomną. Przepraszajmy siebie nawzajem i tak dalej. I zaczęli to robić i nagle ten ojciec otrzymał wizję, że widział taką świetlaną postać, która przyszła nad łóżko tego jego syna i ten syn powstał właśnie z tego łóżka. I zanim skończyli się modlić, kochani, ten syn już był zdrowy. Oni nie zdążyli poprosić o uzdrowienie. Oni tylko wyznawali swoje grzechy. Kochani, jaka niesamowita moc jest, kiedy modlimy się, ale kiedy modlimy się z czystym naszym sercem. I kończąc, kochani, chciałbym tylko właśnie zwrócić uwagę na, podsumować, że ten czas, który teraz jesteśmy, to czas pomiędzy tym, co się wydarzyło, a tym, co się ma wydarzyć. Ale bez doświadczenia tego pierwszego nie masz żadnej szansy na to drugie wydarzenie. Jeśli jeszcze nie przeżyłeś dzieła krzyża w swoim życiu, to nie łudź się, że będziesz na weselu barankowym. Ale obecny czas jest również bardzo, bardzo ważny, aby się przygotować do wesela, bo jeśli się nie przygotujemy, pomimo, że przeżyliśmy dzieło krzyża, ale jeśli nie pozwolimy Panu się oczyszczać
przemieniać nasz sposób myślenia, oczyszczać z różnych naszych rzeczy niewłaściwych poprzez Słowo, przez to światło, które będzie rozświetlać nasze życie. I poprzez to, że wyznamy nasze grzechy, jeśli Pan nam wskazuje, że nazwiemy ich po imieniu, nie tak ogólnikowo, to wtedy właśnie, jeżeli będziemy to czynić, to będziemy przygotowani na wesele baranka, dlatego że Boże Słowo mówi, że oblubienica przygotowała się. Pan cały czas przygotowuje nas i po tym, jak przygotowuje się oblubienica do wesela, poznać można, jak bardzo ona oczekuje na ten dzień. I po tym można poznać, jak ceni sobie dzieło krzyża, gdzie oblubienica właśnie bierze swój początek. Tam z boku Pana Jezusa popłynęła krew i poprzez tą krew Pan Bóg stworzył sobie lud, nowy lud, oczyszczony i gorliwy w dobrych uczynkach. Niech Pan Jezus pobłogosławi nam. Niechaj ten czas rozważania teraz dzieła krzyża, wspominania, zaduma nas taką zadumą, że właśnie tam zaczął się nasz początek. Tam Pan Bóg stworzył oblubienicę dla swojego Syna Jezusa Chrystusa. I cały czas, dopóki nie będzie ten czas wesela barankowego, Pan Bóg nas przeprowadza i przygotowuje do tego chwalebnego spotkania. Dlatego, że to już jest przeszłość. Nie możemy żyć tylko przeszłością. My musimy patrzeć w przyszłość, a przed nami jest wesele barankowe. Ale bez tego, co było, nie ma i nie będzie tego, co Pan Bóg przygotował. Przygotował wspaniałe rzeczy. Dlatego chciejmy z radością Panu podziękować za ten czas śmierci Jego, za to, że cały czas pracuje nad nami, przygotowuje nas, a Jego święta krew jest czynna, działa, ale pamiętajmy, że krew Jego działa, kiedy my wyznajemy nasze grzechy. I dlatego chciejmy stanąć przed Panem, chciejmy poprosić Go, aby Pan zbadał mnie i skontrolował, czy nie idę niewłaściwą drogą, jak Dawid się modlił. Chciejmy Pana prosić, Panie, jeśli są jakieś dziedziny w moim życiu, które potrzebują korekty, chcę to wyjawić, chcę to dać na światło dzienne, nie gdzieś tam schować, ale chcę być czysty i święty, chcę być przejrzysty, chcę również mieć właściwe myśli, chcę właściwą mieć relację z moim bratem, z moją siostrą, chcę mówić tak, jak myślę, nie mówić inaczej i myśleć inaczej. A więc chciejmy Pana prosić, aby dzisiaj Pan przy tej okazji, aby pokazał nam swoje dzieło krzyża, pokazał nam tą miłość swoją, jak bardzo On zapłacił cenę za nas, za nasze życie, jak bardzo On nas miłuje, jak bardzo On nas chce mieć przy sobie, ale On chce nas mieć przy sobie jako dziewicę czystą, świętą, bo Boże Słowo mówi, że żadna nieczystość tam nie dojdzie. I my powinniśmy Pana prosić, jeśli tylko nam coś wskazuje, abyśmy to mogli zawsze jak gdyby być gotowi, usuwać ze swojego życia. W ten sposób będziemy chodzić w światłości. W ten sposób Boże Słowo mówi, wy nie jesteście w światłości i nie musicie się obawiać, że ten dzień, nie jesteście w ciemności i nie musicie się obawiać, że ten dzień was zaskoczy. Jeśli chodzimy w światłości, to ten dzień nas na pewno nie zaskoczy. Niech nam Bóg pomoże wszystkim, niech nas Bóg błogosławi. I chciejmy Panu właśnie przy okazji tej wieczerzy, którą teraz będziemy mieć, chciejmy Panu za to dziękować, że On jest ciągle tym, który nas doskonali i chce nas przygotować na ten chwalebny dzień, aż przyjdzie. Amen.